czy państwo mnie słyszą? Tak, słyszymy, słyszymy. Z ogromną przyjemnością, no, panie dyrektorze. Udało to nam się. Wspaniale. Gdzie pan teraz to jest? Wspaniale. W którym miejscu? Przy klatkach z małpkami? Teraz wybiegu? Na klatek to u nas już tak za wiele nie ma. Jesteśmy akurat nad basenem manatów. O, w dżungli Kongo. O, moje zwierzęta. Manaty. A co to jest? Tak jest. Manaty to inaczej krowy morskie, ssaki, które żyją w ciepłych morzach, ujściach rzek i żywią się wyłącznie roślinnością, tak jak krowy. A spokrewnione są, żeby było śmieszniej, ze słoniami. I można podziwiać, jak ich opiekunowie karmią manaty i manaciątka. Ja właściwie powinnam rozpocząć rozmowę z panem od pytania, co dziś się u państwa urodziło? O, dzisiaj to akurat chyba nic się nie urodziło, ale to taki okres jesienny, to teraz troszkę mniej. A dlaczego ale pan tak wybrał manaty? Dlatego, że jest tu przyjemniej ciepło, jestem jak one, ciepłolubny. Jak sobie radzicie w czasach pandemii COVID-19? Jak to działa w ogrodzie zoologicznym we Wrocławiu? No, radzimy sobie jak możemy. Nie jest to okres łatwy dla nas, bo to zamknięcie 78 dni spowodowało sporą dziurę w budżecie, ale radzimy sobie, nie musieliśmy nikogo zwolnić, zresztą nie możemy, bo nie da się obsługiwać manata, czy słonia, czy tygrysa na pół etatu, a także nie znaleźliśmy na nich żadnych wyłączników. Także no, musimy pracować jak zwykle i pracujemy. Rok pod względem hodowli jest kapitalny. Mamy niesamowitą ilość fajnych przychówków, fajnych małych zwierząt. Ludzie nas kochają na tyle, na ile mogą, no ale zobaczymy, jak to będzie dalej. Wsparciem dla ogrodu zoologicznego mogą być na przykład roczne karty. Jeśli ktoś teraz obawia się wyjścia z domu i odwiedzenia ogrodu zoologicznego, taka roczna karta po lockdownie może się przydać, tym bardziej, że sumując liczbę odwiedzin we wrocławskim ogrodzie zoologicznym, to się po prostu opłaca. Zdecydowanie tak. No, nasze karty od wielu lat nie miały nawet takiej minimalnej podwyżki cen. Dla mieszkańców są płacących podatki są jeszcze tańsze. Także to się zwraca praktycznie po 2,5 wizytach. A do zoo można przychodzić codziennie. My mamy ludzi, którzy przychodzą, żeby uprawiać tutaj jogging. Dlatego, że jest to fajne, zielone, spokojne miejsce i ciche. Mówi pan, że coraz więcej zwierząt rodzi się we wrocławskim ogrodzie zoologicznym, ale też to oznacza, że potrzeba coraz więcej opiekunów. Ponoć są takie pomysły biznesowe, że ludzie, firmy w sensie, mogą opiekować się zwierzętami w zoo we Wrocławiu. Tak, to jest już od dłuższego czasu, zachęcamy do tego. Natomiast to nie oznacza, że tych zwierząt będzie wiele w nieskończoność. Bo my mnożymy gatunki rzadkie w ramach programów i zawsze znajdują się ogrody, które będą chętne, żeby je przejąć. To nie polega na tym, żeby wyprodukować 20 tygrysów i później rozdawać je każdemu. To są zwierzęta, które są w programie. No, my mieliśmy w tej chwili pozwolenie na rozród tygrysów i mamy małego, ale on znajdzie miejsce w innym ogrodzie. Także ilość zwierząt netto w zasadzie się niewiele zwiększa, natomiast jest coraz większa różnorodność gatunkowa. W tej chwili kończymy ptaszarnię, tam pokaże się wiele naprawdę niezwykłych, opierzonych mieszkańców, w tym ptaki rajskie, wymarzone i wyśnione przez wielu. A na czym polegają te propozycje dla biznesu wrocławskiego i nie tylko, które państwo rozsyłają? No, nasze zoo jest potężnym nośnikiem reklamowym także, bo 1 600 000, które nas normalnie odwiedza, to jest potężny rynek. To są ludzie, którzy mają czas nieraz zapoznać się z jakąś ofertą. Także jest to jakby taka wzajemna usługa. My otrzymujemy od firm, od nawet osób indywidualnych pomoc w postaci sponsoringu zwierząt, czyli mniej więcej pokrycia kosztów ich utrzymania w okresie roku. To się nazywa adopcja? Adopcja zwierząt. Oczywiście nie polega na tym, że te zwierzątka bierzemy do domu.
To polega na tym, że opłacamy jakby ich utrzymanie w zoo, a my z kolei odpłacamy się piękną, piękną naprawdę tabliczką przy tym wybiegu. I to z kolei dla firmy jest korzystne, bo to także poprawia jej image ekologiczny. Ale czy nasze to tylko jest... firmy, panie dyrektorze? Czy zdarzają się też nie, osoby również prywatne? Osoby, no osoby prywatne też się zdarzają. Część z nich nawet nie chce być wymieniana i takich najbardziej cenimy. Ile trzeba mieć, by adoptować zwierzaka we wrocławskim ogrodzie? No i to już od 500 zł rocznie. Chodzi o rozmiar zwierzęcia? Nawet... Czyli na przykład słonie są droższe, a maleńkie małpy... To zależy. Nie, słonie wcale nie są drogie w utrzymaniu. Słonie jedzą siano, warzywa głównie i trawę w sezonie i gałęzie. Najdroższe w utrzymaniu są takie zwierzęta jak na przykład uchatki, jak pingwiny, które jedzą dość dużo, dość drogich ryb. Jak wygląda teraz życie afrykarium? Jak rozumiem, mniej jest osób, więc spokojniej można oglądać to niezwykłe miejsce. Absolutny hit turystyczny ostatnich lat we Wrocławiu. Tak, absolutnie. W tej chwili jest to najlepsza pora do odwiedzania afrykarium. Unikają państwo tłumów, jest bezpiecznie, a ekspozycja się nie zmienia. Tyle, że dochodzą jakieś nowe przychówki, nowe zwierzątka. Natomiast sama ekspozycja nie ulega zmianom. Tutaj warunki klimatyczne są ściśle kontrolowane. No i zawsze u nas jest lato. To prawda. Czy my możemy pokazać Pawłowi manata? Ja mam wrażenie, że... Możemy, musimy się przesunąć, bo manaty w tej chwili spożywają taki wczesny obiad. O, gdzie się tu znajdziemy? O właśnie, to teraz pokażemy manata, który właśnie odżywia się sałatą, to co najbardziej lubi i zadaje sałata kłam temu, że jak ktoś je warzywka i owoce, to będzie szczupły. No manaty sobie radzą, z tym są raczej dość pokaźnych rozmiarów i dość grubych kształtów. Mamy tutaj również malucha urodzonego u nas trochę ponad miesiąc temu, który niestety musi być odchowywany na smoczku, o tam się właśnie ujawnił. Także nasi pracownicy służą za mamkę manatów także. No ale to już trzeci, to już wiemy jak się z nimi postępuje i wyrastają na bardzo zdrowe, fajne manaciątka. Ja pamiętam, jak te kolosy przyjeżdżały do stolicy Dolnego Śląska. Ich transport był szalenie skomplikowany, a teraz będą odjeżdżać z Wrocławia nasze manaciątka. Już w tym roku, że tak powiem, nasza produkcja manatów z poprzednich lat została upłynniona. No myśmy osiągnęli chyba najlepszy wynik w historii hodowli manatów w Europie, bo w ciągu 3 lat mamy 4 młode. To takiego czegoś jeszcze nikt nie zrobił. Biznesowe podejście do produkcji manatów. Tak, oczywiście nie sprzedajemy ich, bo to są też zwierzęta zagrożone, a zwierzętom zagrożonym nie nadajemy żadnej wartości komercyjnej. A ile także kosztuje taki manat, żeby wziąć w adopcję firmową? Manaty to jest około 2000. Rocznie czy miesięcznie? Rocznie, 2000. Ile mu to musiało żreć, wiesz, żeby 2000 sałaty. Miesięcznie? Musimy kończyć. Bardzo miło było pana sałata zobaczyć. Sałata nie jest tania. No właśnie. Do zobaczenia we Wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym. Polecamy państwu do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Ciepło, przyjaźnie, bezpiecznie. No i w tej chwili można zwiedzać to niezwykłe miejsce bez tłumów. Więc co, spotykamy się w Ogrodzie Zoologicznym.